Dobra widzowie, niezły przypał. Grimace myśli, że jestem jego dzieckiem. Ej, ten strój zadziałał lepiej niż mi się wydawało. To jest niesamowite. Schowałem się w tym dołku, gdzie tutaj ten golem piluje mi łóżka. No i normalnie sobie mogę teraz patrzeć przez lunetę, co ten Grimace tam wyprawia. No i teraz sprawa jest taka, że on... O, jest tam, jest tam, jest tam, jest w tamtym miejscu. Widziałem jego nogę, jak sobie pochodził. Ale słuchajcie, narodził mi się pewien pomysł, że w sumie mógłbym wykorzystać fakt, że on myśli, że jestem jego dzieckiem. Pomyślicie, jak chcesz wykorzystać ten fakt? Ogólnie to jest coś takiego, że ponoć Grimace Shake'a boi się tata hejtera, więc jeżeli ja nawiążę współpracę z tym Grimace'em i jeżeli ten Grimace będzie na przykład myślał, że ja jestem jego dzieckiem, to mam szansę na to, że on wpłynie na to, że będę mógł odzyskać swoje konto i będę mógł normalnie tutaj nie jako Grimace, tylko jako ja po tym Palionowie chodzić. I na to oczywiście liczę, więc ja dzisiaj udaję się właśnie tam do tego McDonalda i zobaczymy, czy uda nam się przypodobać temu Grimace Shake'owi i czy uda nam się zostać jego tak naprawdę dzieckiem, chociaż to jest przebranie, więc musimy dobrze udawać Grimace'a, więc mówić na przykład do niego: tato, coś tam, naucz mnie tego i naucz mnie tamtego. Wiecie o co chodzi, musimy sprawić, żeby on pomyślał, że faktycznie jest naszym ojcem. Skoro sam tak pomyślał, to myślę, że nie ma lepszej opcji, żeby właśnie teraz to zrobić, więc uwaga, lecimy tam do niego. I zobaczył, dobra, on tam chodzi. Musimy wejść i tak, on ma taki gruby głos, więc też muszę mówić grubym głosem. Mimo że jestem dzieckiem, to muszę mówić grubym głosem. Puk, puk, puk. Tato. Tato. To ja, twój syn Grimace. Jest w szoku, jest w szoku, jest w szoku. Jest w szoku, jest w szoku. Idzie, o, podchodzi do mnie. Nic nie mówi, tylko podchodzi i patrzy. O nie. Niech mi krzywdy nie robi. Mój syn. Tak, to ja. Podejdź tutaj. Podchodzę, tato. Jest duży. To niemożliwe. To możliwe, tato. To ja, twój syn, mały Grimace. Ale kiedy zużyłem jaju? Kiedy nawet nie pamiętam. Tak już bywa, tato Grimace. Tak już bywa, tato Grimace. Czasem to już nieważne. Powiedz mi, tato. Powiedz mi, tato, co myślisz o tym tacie? Którym tacie? Tata hejtera. Ten ciegny w łysy? Nienawidzę go, to diabeł. Trzeba go unicestwić. Tak, tato, trzeba go unicestwić. Ja przyszedłem do ciebie, bo chcę się czegoś nauczyć. Naucz mnie, jak być dobrym Grimace'em. Jak prawdziwy tato, mogę cię nauczyć wszystkich najważniejszych rzeczy potrzebnych do funkcjonowania w tym świecie. Naucz mnie, tato, proszę. A więc tak. Pierwsza rzecz. Trzeba oczyścić ten szlam. Szlam? Okej, oczyszczam. Czym to najlepiej? Czym to się najlepiej rozwa... Tato Grimace, dlaczego to jest chory? Nie mam waszych urządzeń do czyszczenia tego. Zostałem otruty. Czym zostałeś otruty? Zostałem otruty jakimiś skarpetami z Chipsona, które dał mi ten Whistle. Czym? Dał mi jakieś zgniłe skarpety z Chipsona. To nieprawda. I po nich to nieprawda, Chipson nie ma zgniłych skarpet. Chipson nie ma zgniłych skarpet, to były zgniłe skarpety taty hejtera. On cię oszukał. Aha, a więc to tak. To prawda, oni mnie wszyscy oszukują. Wszyscy, ale tak jest, tato. Razem podbijemy ten świat, on będzie nasz. A do czego służy Grimace Block? Ten świat służy do wykorzystania go jak wypicia pełnego Grimace Shake'a. A dlaczego? A co? Jak to się stało, że ty tutaj jesteś? Nie wiem. Nie wiesz. Po prostu się zrespiłem jak każdy Grimace Shake. Okej. No. Wyczyściłem. Ale... A teraz tak. A tego tu jest bardzo dużo, ale tato Grimace, czy to nie jest tak, że my powinniśmy wszędzie stawiać ten blok, czy nie powinniśmy tym blokiem przejąć całe Palionowo? Powinniśmy, ale na testy musimy oczyścić. Okej, rozumiem. Od synu. Idę, synu, nauczę cię, jak uzupełniać zapasy. Idę, tato. Tutaj u góry, widzisz, jest tylko burger. Okej. O, muszę to zebrać. Reszta rzeczy. Trzeba iść uzupełnić zapasy. Ale mam tu jakieś chickeny. Możesz je położyć, ale mam jeszcze jeden, to i tak za mało. Mogę jeść, tato, takie chickeny? Oczywiście, nawet musisz. No to zjadłem. Nie możesz żywić się innymi rzeczami. Dobrze, tato. Każdy Pradawny przodek żywił się tylko makiem z naszej rodziny. Ale zapasy. Dobra. Tutaj robimy zapasy. Bierzesz wszystkiego po jednym i tutaj... I tutaj przygotowywujesz te kanapki, ale my bierzemy tylko teraz stąd. Czyli bierz sałatkę i wszystko. Okej, bo ja zabrałem te wszystkie rzeczy, oddam je tutaj. Sałatka to i frytki. Już idę. Cenę, szybko. Dobra, mam. Czasu. Sałatka co? Sałatka, frytki i co? Sałatka. Jeszcze brakuje wrapa, ale nie wiem gdzie on jest. Tutaj są jakieś burgery. O! Jeszcze ten! Trzymaj. Okej. A burgery? Gdzie są burgery? Mamy jednego, mamy dwa. Już są gotowe burgery. A gdzie? Brakuje nam wrapa, ale chyba nie ma dostawy. Okej. No to w takim razie idę uzupełnić. Chodź. A powiedz mi, tato, jak... Co jest? Czekaj, jeszcze jedna kwestia, bardzo ważna. Tak, słucham. Tutaj, w tym miejscu, są Grimace'iki. Ale nie mamy do nich dostępu. Dlaczego nie mamy do nich dostępu? Jesteśmy przecież Grimace'ikami. Ponieważ ten Whistle tępy, on to zamknął i nie mamy klucza. Okej. A, bo to jest Bedrock, rozumiem. Tak. Ale... Musimy to... Ale niemiło z jego strony. Jakoś przebić. Damy radę. Trzeba użyć naszych sił. Wiesz jak to zrobić, synuś? Myślę, że trzeba się rozpędzić. Podobno synek jest mądrzejszy. Trzeba się rozpędzić, uwaga. Jak rozpędzić? Ty jednak chyba głupi jesteś, synu. Nie, tato, to jest Bedrock. Trzeba wpróbować wszystkich rzeczy. Idę uzupełnić zapasy. Wyślę cię do szkoły i ty wpadniesz na to, jak to przebić. Mam nadzieję, tato, że odzyskam nasze Grimace. Mam lepszy plan. Zakoleguj się z tymi przegrywami i powiedz jak to zrobić. No zresztą tych marnych istut. Tato, ja mam tutaj na przykład takie mięso. Co to jest? Mięso? To jest Happy Meal, synek. Nie jest Happy Meal. To jest Happy Meal. To nie jest Happy Meal, to jest mięso. Ja to pożeram z opakowaniem. Jak opakowaniem? To był zwykły kotlet. Dobra. Nie. No jasne, że tak. Dobra, synu. Brakuje dostaw, trzeba iść do tego tępego Whistle'a, aby uzupełnił. Ale ja słyszałem, że tępy Whistle się ciebie boi. Musi... Tak? Tak, słyszałem. I to bardzo dobrze. A myślisz, że będzie się też bał mnie? Będzie się bał, jak troszeczkę przytyjesz, bo na razie to jesteś chudy szczurem. Tato, jak ty to zrobiłeś, że ty tak przytyłeś? Musisz jeść maka codziennie. Nawet jak nie jesteś głodny. O nie, to będzie ciężkie. To jest bardzo ciężkie, ale to możliwe do zrobienia. Tato, a może zrobimy nasz znak? Może zróbmy nasz znak. Możemy. Patrz, ale jaki znak? Mam tutaj takie coś. I ogólnie moglibyśmy zrobić literę G. Jak Grimace. Literę G czemu? Jak Grimace. Aha, Grimace. Tak jest. No tak. Dobra, to będzie nasz znak. Słuchaj, musisz mnie jakoś wyciągnąć z mojej choroby. Jestem za wolny. Jak to jesteś za wolny? Jestem za wolny, patrz jak ja wolno chodzę. Sprawdźmy kto szybciej chodzi, chodź tu. No ty synuś, ty, bo patrz jak ty... Idźmy w tamtą stronę, 3, 4, start. Ej, faktycznie ty bardzo wolno chodzisz. Mówiłem ci, synu, że jestem wolny. Dlaczego ty tak wolno chodzisz? Nie wiem, bo mnie otrulić, spróbuj mnie odtruć. Ła. No, ale to ja ci pomogę, tato. Co mam zrobić? Znasz jakąś antidotum na to. Antidotum? Dobra, będę szukał antidotum. Druga twoja misja. Tak? To dowiedzieć się jak odblokować Grimace Shake'i. Dobra, ale tato, obawiam się, że żeby znaleźć antidotum będę potrzebować chociaż jednego Grimace Shake'a. O nie, to niemożliwe. Nie mam ani jednego, wypiłem już wszystkie. Jak to wypiłeś już wszystkie? Nie ma ani jednego Grimace'ika, ale wiem kto ma. Kto ma? Ten Whistle. Whistle ma? Musisz to jakoś zdobyć, Whistle. Tato, obiecuję, znajdę Grimace'iki. Trzymaj kciuki, przysięgam. Trzymaj kciuki, lecę w takim razie atakować Whistle'a. To mamy umowę. Mamy umowę, tato, dla ciebie wszystko. Trzymaj się. Dobra, co tu się odwaliło w tym momencie? Co tu się odwaliło? Dobra, ja się chowam. Tata hejtera ma Grimace Shake'a, to jest bardzo ważna informacja. Ja muszę się dowiedzieć, skąd się w ogóle ten Grimace tutaj wziął. I muszę wiedzieć, jak by trzeba było się go pozbyć, ale ja bym się chciał pozbyć chyba bardziej jeszcze taty hejtera niż tego Grimace'a. Tak mi się wydaje. Dobra, ja chowam się do mojej bazy, którą mam w tym miejscu i tutaj będę musiał opracować plan, jak to wszystko zakończyć. Ale póki co, to nie wiem, nie mam pojęcia totalnie, co mam robić, ale strój Grimace'a ewidentnie zadziałał.